jestem w towarzystwie dzisiaj pani Ewy Wilczeńczak-Bala. Ona jest właściwie powodem, dla którego dzisiaj pojawiłem się w Myślenicach. Kilka dni temu została skazana, można powiedzieć symbolicznie, na nagany przez sąd, ale ważne jest to, za co została skazana, za co zaczęto ją ścigać. Tu ma drzwiach urzędu przykleiła ulotkę z napisem PiS równa się drożyzna. Wygłosiła pogląd, który niedawno wygłosiła na przykład także pracownica poczty w Pacanowie. Pamiętacie państwo tę głośną sprawę. Zagrożono jej wyrzuceniem z pracy za to, że powiedziała głośno to, co wszyscy Polacy dzisiaj czują, widzą, czy w sklepie, czy na stacji benzynowej, że dzisiaj mamy w Polsce drożyznę. Ale nie o drożyźnie chcę dzisiaj mówić, bo wszyscy przecież to dobrze wiemy i czujemy, tylko o tym ponurym fakcie. Miejscowy burmistrz, miejscowy Jarosław, pan Jarosław Szlachetka postanowił rozpocząć ściganie pani Ewy za to, że tego typu informacje wywiesiła na drzwiach urzędu. Policja ją przesłuchiwała. I na końcu był wyrok. Nie możemy pozwolić na to, żeby w Polsce zwykli obywatele, którzy mówią rzeczy oczywiste, byli ścigani, karani, żeby starano się wtemplować usta. I dobrze byłoby, aby nigdzie w Polsce, ani w Pacanowie, ani tu w Myślenicach, gdziekolwiek będziemy, żeby władza nie sięgała po policję, po sądy, po prokuraturę, żeby takim osobom jak pani Ewa tu w Myślenicach, żeby władza nie zamykała. Szczególnie w tak oczywistej sprawie, jaką jest drożyzna i te zagrożenia, które dla polskich rodzin są takie codziennie oczywiste. Ja mam taki apel do władzy, do PiS-u. Znaczy, jeśli chcecie ścigać tych, którzy mówią głośno, że wasze rządy oznaczają drożyznę, to proszę bardzo, jestem do dyspozycji i zostawcie może w spokoju zwykłych ludzi i proszę bardzo, możecie mnie zacząć ścigać za te proste i oczywiste słowa. Za prawdę. Tak, za prawdę. PiS równa się drożyzna. Przy tablicy musimy.